Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Nowak Audio. Dzisiaj takie podsumowanie w liczbach roku 2023, tego co się wydarzyło w Nowak Audio. I też za to co chciałbym Wam podziękować, to są przede wszystkim liczby na YouTubie i wyświetlenia, bowiem wspomnianych wyświetleń było 411 253. Dziękuję. Czas oglądania to 34 godziny 928. 34 928 godzin i subskrypcji plus 1380. Wszelkiego rodzaju filmów short, live'ów było na kanale 267, koty biegają. No dobra, i tak to wyglądało. Chronologicznie zacznę od tego, od wystaw. W tym roku po raz kolejny miałem możliwość uczestnictwa jako redaktor Audiomuzofans odwiedzić targi w Monachium, chyba jedne z największych targów audio w Europie. Na pewno na tych targach moją uwagę zwrócił najdroższy system chiński, ale mi jak zazwyczaj podobał się najbardziej system zbudowany przez Koreańczyków na wzór ze wzorów, powiedziałbym, jeżeli chodzi o zespoły głośnikowe Western Electrica, gdzie oni robią, kopiują, klonują, odnawiają, więc mega fantastyczny, bardzo fajny objaw, jeżeli chodzi o zakończoną. Zazwyczaj tam leciała muzyka klasyczna i ten efekt po skończonym utworze, gdzie praktycznie cała sala wstaje, bije brawo, zupełnie jakbyśmy byli w filharmonii. Kolejną wystawą to wystawa nasza rodzima w Warszawie. Tu, o coś sąsiad włączy, tu uczestniczyłem wraz z TR Audio oraz Kacoto Audio, gdzie prezentowaliśmy przede wszystkim nowość w postaci zespołów głośnikowych od Kacoto, duże kolumny Odgroda, dwie piętnastki na basie, Tulipan jako średniotonowy tam głośnik, w tym Tulipanie w takiej tubie podobnej jak w Awangardę, i wysokotonowy Visatona. Grało to naprawdę bardzo fajnym dźwiękiem. I ostatnia wystawa, czyli debiut tak na dobrą sprawę, albo powrót do tego, bo w Wiedniu kiedyś wystawy audio były, a w tej chwili w tym roku, w zeszłym roku, 2023, FINEST AUDIO SHOW Wiena. Bardzo kameralne targi, bardzo fajne. Myślę, że warto tam zajechać, zobaczyć trochę też innych ciekawych urządzeń. Nie było w tym roku targów w Pradze, więc jakby w to miejsce wpadł Wiedeń. Jeżeli chodzi o różne spotkania audio, w których uczestniczyłem, to Tour de Pologne, Fezz Audio, Pylona i Muaracha. Bardzo ciekawe prezentacje. Seminarium na początku roku, czyli właściwie rok temu. Seminarium Benny Audio Turntables, gdzie opowiadał konstruktor, pozdrawiam serdecznie, opowiadał o swoim gramofonie, o wpływie albo o walki o jak najniższy wow and flutter. Myślę, że z całym, no myślę, że sobie doskonale poradził. Generalnie Benny Audio fantastyczne gramofony i to było w Premium Sound w Sopocie. No i oczywiście kilka audiofilskich czwartków w ramach Audiomuzofans. Co czwartek, ostatni czwartek każdego miesiąca gościliśmy Sikorę, gościliśmy Nautilisa z awangardami, gościliśmy... O kurczę, no sporo tego było. Gościliśmy sprzęt ze Słowacji, mieliśmy Arka Szwedę z Lampizatorem. Sporo tego było. Konstrukcyjnie w zeszłym roku udało się zbudować jedną parę zespołów głośnikowych. To co robiłem na podstawie tonsili dla mojego kolegi z pracy. Jeden wzmacniacz na 300 BS AVT wrócił do mnie, muszę zrobić mu przegląd. Udało się zrobić 3 zwrotnice. Myślę, że najbardziej klient zamówił u mnie zwrotnicę do Electro Voice Interface, a nie, przepraszam, do FR300 i to myślę całkiem dobrze wyszło. W zeszłym roku udało mi się również odwiedzić kilku producentów audio. Byłem u chłopaków w Sky Audio, w Sikora Turntables, w ich showroomie, ale też miałem okazję zobaczyć zaplecze, całe to zaplecze mechaniczne, czyli tam gdzie powstają te gramofony. Trochę bliżej poznać proces produkcji ramion karbonowych. naprawdę świetnie. No i oczywiście podwarszawski Super Sound Device, taki może powiedziałbym trochę producent bardziej niszowy, ale otrzymałem od nich też do recenzji przez wzmacniacz gramofonowy, ale o tym później. Dobra, no a propos recenzji, no dobra, to powiedzmy, miałem możliwość posłuchania Super Sound Device Sound Experience SE-PRE01. To jest przez wzmacniacz gramofonowy przystosowany zarówno do wkładek MM, jak i MC i powiedziałbym naprawdę high-endowy zestaw, high-endowy przez wzmacniacz, kapitalne brzmienie i właściwie specjalnie nie było się do czego przyczepić. Na zdrowie, kochanie. Nie było się specjalnie do czego przyczepić. Bardzo, bardzo dobre urządzenie. Fezz Audio Torus, czyli wzmacniacz zintegrowany, powiedziałbym takie naprawdę porządne hi-fi brzmieniu. Przypomina mi momentami nawet trochę NADA 3020, choć był zdecydowanie lepiej się zachowywał, jeżeli chodzi o zakres tonów najniższych. Już właściwie nie debiut, ale jest to firma Kultura Dźwięku, która produkuje zespoły głośnikowe. Ja miałem możliwość posłuchania modelu Jazz One i to, co pamiętam jeszcze dziś, to na pewno fantastyczna jakość tonów wysokich. Pewnie najlepiej one sprawdzą się z wzmacniaczami lampowymi, ale może i nie tylko. Od Sky Audio dostałem Stella i Gemini Stella, czyli zestaw dwóch końcówek OTL bez transformatorów głośnikowych i przez wzmacniacz, który właściwie też miał wszystko w sobie, nawet DACA i przez wzmacniacz gramofonowy i chyba wyjście słuchawkowe też i duże wskaźniki wychyłowe, także Sky Audio tyle dynamiki, co mają te urządzenia od nich w tym OTL-u zrobione fenomenalnie. Nie jeden duży amerykański piec musiałby się dobrze napocić, żeby im dorównać. Serio. I wkładka HANA i był to model UMAMI RED, czyli najwyższy model od HANY. Też kapitalna wkładka, fenomenalna. Kompakt, nowy kompakt, czyli nowy odtwarzacz płyt kompaktowych Taga Harmony TCD50. Bardzo przyzwoity. Firma, która chyba zadebiutowała w zeszłym roku jeszcze, czyli 2022. Mam tu na myśli Revival Audio. Ja recenzowałem Sprint 3, całkiem sympatyczne zespoły głośnikowe. Do recenzji otrzymałem również zestaw marki New Prime Audio i był to DAC wraz z końcówkami i z przedwzmacniaczem STA9X, DAX9X i PRA9X. Bardzo zaskakujące i dobrze grające Martin Logan XT B100, czyli nieduże zespoły głośnikowe, tak podstaweczki. Goldring Eroica HX, czyli MC High Output, równie dobrze brzmiąca wkładeczka MC, taka, no jak ktoś nie ma przezmacniacza, może pomyśleć. Właściwie to w tej chwili Denon 110, HANA, High Output i Eroica i to jest takie wejście w... Jeszcze mamy Sumiko, ale powiedzmy takie podstawowe wejście wkładki MC, w tym wypadku High Output. Dobra, miałem gramofon Projecta A2, czyli automat w pełni, zrobiony właściwie na dualu, ale wydaje mi się, że duale są może ciut lepiej zrobione, no nie wiem, jakoś nie zauroczył mnie za mocno i bardzo interesujący Master Sound Stilo, czyli przedwzmacniacz gramofonowy, podobnie jak nasz produkt, czyli Super Sound Device. Sekcja MM na zużyciem lamp elektronowych, a za MC odpowiadał transformatory step-up, w tym wypadku były to lundale. Jeżeli chodzi o taką, czym ja się zajmuję tak już bardziej stricte, to pełne takie doradztwa. O, Sebastian Łupaciński dzwoni z TR Audio, nie sery, nie pogadamy. Będzie męcz. Sebuś, nagrywam wideo na kanał. Chcesz coś powiedzieć? Nie. No, na razie, bo nagrywam. Cześć. Dobra. Przepraszam, ale to Sebastian z TR Audio zaprasza do siebie, żeby wpaść, a dzisiaj inne plany. Dobra. 3 pełne doradztwa audio. Co tu mam na myśli? Otóż pojechałem, posłuchałem, porozmawiałem z klientem, chyba pomiarów nawet nie robiłem i udało się złożyć system audio taki, który gra do dzisiaj, klienci są zadowoleni, to takich w pełni doradztw audio to były 3. 17 kalibracji gramofonów, tak zawodowo, czyli w sumie można powiedzieć trochę więcej niż jedna sztuka na miesiąc. Wśród nich bardzo ciekawe gramofony, między innymi Macintosha, który serwis elektroniczny zajął się całą elektroniką, jeżeli chodzi o wzmacniacze, przez wzmacniacze odtwarzacz CD, a gramofon powierzono mi. Ładnie wygląda ten gramofon, tak bym powiedział. Montaż antyskattingu, musiałem rozłożyć praktycznie całe ramię, żeby dobrać się do tego, żeby zainstalować i zamontować żyłkę od antyskattingu. Jeżeli chodzi o odsłuch, no to myślę, że w Charlie Studio odsłuchałem tak bardziej poważnie z kilkanaście par zespołów głośnikowych. Oczywiście przy różnych wzmacniaczach i różnych źródłach. To w Charlie Studio. Jeżeli chodzi o inne odsłuchy, to tak policzyłem sobie około 15 domowych systemów audio, czyli nie wiem, 15 osób odwiedziłem i posłuchałem ich systemów. No i na koniec troszeczkę zmian w systemie moim. Jak widzicie, częściowo moje tady odjechały w połowie roku i w ich miejsce wylądowały Awangardy Acoustic 1.2. Były oczywiście przez chwilę JBL 4343B, ale zdecydowałem się zostawić Awangardy. Jeżeli chodzi o Audio Rose, pojechała do Sosnowca, gdzie ją sprzedałem, a w to miejsce wjechał Aidas Mamut. Pozdrawiam Tona Składowego, który tam się śmiał z obudowy z mamuta kości. Mam, gram, jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o stolik, miałem Linea Audio, gdzieś tam taką małstkową, taką drobną produkcję. Linea też robiła jakieś stoliki, Paweł dla mnie zrobił stolik. W tej chwili mam Kacoto Audio. I na sam koniec, jak wiecie, troszeczkę bawię się różną fotografią analogową. Udało się zrobić bardzo, bardzo mało w tym roku, bo byłem tylko 4 rolki małego obrazka, z czego 3 na Kievie, 1 na Minolcie. A jeżeli chodzi o średni format, to zrobiłem 3 rolki, 2 na Kievie, 1 na Practice Xie. No i to tak to wyglądało. Nowy rok 2024 na pewno zacznę od tego, że muszę skończyć budowę wzmacniacza na diabełkach. To już niebawem będziecie widzieć. Wszystkie graty są, widzieliście, że już szasi jest. Czekam tylko, aż Marcin z Charlie Studia zrobi mi odpowiednią budę. No i będę składał powoli. 2 wzmacniacze 300B AVT, no to też tam coś jeszcze Wam pokażę o tym wzmacniaczu, ale mam nadzieję, że już ten rok będzie ostatnim, kiedy składam to ustrojstwo, już to powtarzałem z 500 razy, ale nie chce mi się już tego składać. Złożę swoje 2A3, ponieważ Paweł Komando z Trafoniki powiedział, że już transformatory właściwie są gotowe, pojechały, żeby tam zalać żywicę czy coś takiego, więc czekam. Myślę, że w styczniu już do mnie przyjadą i będzie możliwość, żeby to złożyć. Kupiłem RCA 2A3 z lat 50. ze Stanów, ściągnąłem. Spróbuję odpalić 45 z Shuguanga. No zobaczymy jeszcze z jakimi lampami. Mam jeszcze oczywiście softeki 2-3, więc zobaczymy z czym to na koniec zagra. To na pewno są te plany, jeżeli chodzi o najbliższy czas. Do recenzji pewnie coś nowego z Tagi. Wiem, że jest. Może jeszcze coś innego wpadnie. No i oczywiście będę składał jeszcze Electro Voice Interface Delta klony, które budy już ma kolega. Udało się znaleźć fantastyczny głośnik basowy, tu już mogę powiedzieć, nie będzie to oryginalny Electro Voice, a jest coś ciutkę lepszego, przynajmniej jeżeli chodzi o parametry i brzmieniowo wydaje mi się również. Będzie głośnik na basie Lavoce włoski. I będę składał zwrotnicę, już większość elementów mam, cewki, kondensatory, rezystory przyjechały i jeszcze jedna cewka. Przewody wewnątrz, jakich użyję, będzie to Jansen niebieski. No i to pewnie gdzieś tam Wam pokażę w najbliższym czasie. Dobra, szanowni, wszystkiego dobrego jeszcze raz na ten nowy rok 2024. Do usłyszenia, że tak powiem, na audio drodze. Tych wszystkich, którzy nie subskrybują mojego kanału, zapraszam do subskrypcji, dajcie lajka w górę, dajcie jakiś komentarz, o czym chcielibyście zobaczyć, jaki film w tym roku. Mam też zamiar udać się do dwóch producentów audio. Jeden będzie to producent wzmacniaczy lampowych, a drugi gramofonów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jeszcze Wam powiem, że w najbliższym czasie udaję się na wystawę do Hamburga, z czego też będzie live. Zobaczymy, może do tego czasu uda mi się nabyć trochę lepszy mikrofon, abym mógł to nagrywać, powiedziałbym, aparatem, a nie telefonem. Coś jeszcze? Chyba tyle. A, no i jeszcze coś Wam powiem. Jak wiecie, bardziej specjalizuję się w zespołach głośnikowych, w dobieraniu sprzętu i przede wszystkim, myślę, w gramofonach, wybór gramofonu, kalibracja gramofonu, dobór wkładki do gramofonu, do ramienia, dobór przewzmacniacza, przewodów itd., więc tym się specjalizujecie. U mnie na kanale specjalnie nie znajdziecie porad w stylu jak ustawić sprzęt, jak sobie poradzić z akustyką itd. Tego u mnie nie będzie, ale bardziej będę się skupiał na wzmacniaczach, wystawach, ludziach. No, może kogoś, jakiegoś audiofila odwiedzimy i pogadamy z nim o jego sprzęcie. Jest też plan, że z jednym z kolekcjonerów sprzętu vintage wejdę sobie w taki mały układzik, że będę od niego pożyczał urządzenia i będę Wam prezentował je na swoim kanale. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego, zapraszam do subskrypcji, dajcie lajka w górę, dajcie dzwoneczek. Pozdrawiam Was serdecznie, Paweł Nowak, Nowak Audio. Cześć.